Codzienne spotkanie ze Słowem Bożym. 6 lutego, piąta niedziela zwykła. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie lodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i plukali sieci. Wszedłszy do jednej lodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z lodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie uloviliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspól towarzyszy w drugiej lodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie lodzie tak, że się prawie zanurzali. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy lodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Krótkie rozważanie do Słowa Bożego. Spostrzec Bożą interwencję w swoim życiu. Było już za późno na cokolwiek, powoli nadchodziło południe, sieci zostały wyplukane z mulu i wodorostów, a serca z nadziei na dobry połów przepełniało ich zmęczenie i zniechęcenie. Z łowieniem musieli poczekać do wieczora i choć do takich sytuacji powinni być przyzwyczajeni, ciągle odczuwali zawód i ból. Dodatkowo tym razem, zamiast na setki ryb, musieli patrzeć na tłumy ludzi. Nauczyciela z Nazaretu wydało się nie obchodzić, co czują. Jego niespodziewana prośba wybiła ich z przepaści czarnych myśli. Zdecydowali się spełnić to, o co prosił, choć wypłynięcie na głębię wydawało się niedorzecznością. Piotr, patrząc na obfitość ryb, od razu wyczuł, że zdarzyło się coś, co jest niemożliwe. Spostrzegł Bożą interwencję w swoim życiu. W jego reakcji nie było niczego nadzwyczajnego. Znał siebie i nie czuł się godny, by doświadczać cudów. Pomyślmy dziś o tych sprawach, którym nadajemy etykietkę niemożliwe lub już za późno. Pan jest przy nas cały czas. On widzi, jak wyplukujemy z siebie ślady naszych pragnień. Co mówi dziś do nas, o co prosi, na jaką głębię chce nas zaprosić. Tak jesteśmy grzeszni, niegodni, ale to nas nie skreśla w Jezusowych oczach. On zawsze ma odpowiedź na to, co nas przytłacza i zniechęca. Oddajmy Mu wszystko, co jest nieudane w naszym życiu. Zdajmy się na Jego miłosierdzie i wszechmoc. On zawsze jest nam życzliwy. Panie, proszę Cię o siły do pracy. Niech nie męczy mnie obecność innych, tylko będzie okazją do uczynienia czegoś dobrego.